wstępne ustawienia rozwieracza, wycofujemy czpienie rozwierające, wkładamy wzorcową płytkę, tak, i ustawiamy do oporu na wzorcowej płytce czpień z lewej strony, obracamy, wykręcamy czpień z prawej strony, kontrujemy i mamy wstępnie ustawiony na płytce wzorcowej rozwieracz. Robimy wstępne ustawienie, robimy na początku, gdy zaczynamy używać nowy rozwieracz lub gdy nam ktoś niestety rozreguluje rozwieracz. Teoretycznie ta płytka wzorcowa później jest niepotrzebna, ale lepiej ją zachować. I rozwodzimy. Wstępne ustawienie powinno nam dawać według płytki wzorcowej plus minus 0,5 na stronę. W trakcie kilkukrotnego ostrzenia i rozwierania, gdy zobaczymy błąd powtarzalny, robimy korektę. Prawidłowo korzystać z miernika rozwarcia, prawidłowo go przykładać na odcinku prostym, bazować się na płytce, aby ten odczyt był naprawdę wiarygodny. To jest pierwszy warunek prawidłowego ustawienia rozwieracza, a więc zrobić prawidłowy pomiar. I znowu, jak w każdym typie naszego rozwieracza, RWN, czy RWV, czy RWS, czy RWA, najważniejsza rzecz, nie zmylić cyklu podawania zębów. Ząb w lewo musi już zawsze pozostać zębem w lewo, ząb w prawo musi zawsze być zębem w prawo. Zmylony cykl lewo-prawo, prawo-lewo powoduje, że piłka jest zepsuta. Jej sprężystość zębów jest przypadkowa, dlatego rozwarcie będzie przypadkowe. Efekt ustawionego rozwieracza mamy dopiero po kilku ostrzeniach, kilku rozwarciach. I robimy korektę, gdy zobaczymy jakiś powtarzalny błąd, na przykład wszystkie zęby w lewo są 0,4, wszystkie zęby w prawo są 0,5. W ten czas robimy korektę. Korektę robimy bardzo małą. Lepiej po jakimś czasie dołożyć, niż wpaść, że tak można powiedzieć, w szał kręcenia. Gdy ostrzymy piłki tylko dla siebie i rozwieramy, nie robimy usług ostrzenia, rozwierania, a więc nie popełniać błędu ciągłej regulacji rozwieracza. Jest to najczęstszy błąd użytkowników. Super ważna rzecz, czyszczenie szczęk. Użytkownik często popełnia błąd, nie zauważa, że w środku szczęk nakleił się brud. Ile się nakleiło trocin w połączeniu z olejem czy z emulsją, tyle nam ubywa rozwarcia. Użytkownicy popełniają błąd, zamiast czyścić szczęki, ciągle manipulują wielkością rozwarcia, bo oczywiście w tym czasie rozwarcie stopniowo z czasem maleje. Z doświadczeń użytkowników wiemy, że przy intensywnej eksploatacji rozwieracza minimum raz na 8 godzin trzeba czyścić szczęki. Przy prawidłowym
zastosowaniu rozwieracza. Do zaleceń instrukcji rozwieranie jest czynnością krótką i łatwą. Rozwarcie standardowej piłki 4-metrowej to jest przy zupełnie spokojnej pracy 2 minuty.